Witam Państwa bardzo serdecznie w następnym nagraniu. Kontynuujemy temat zaginionego lądu Mu, zaginionej cywilizacji z Oceanu Spokojnego. Dotychczas, jak Państwo zapewne pamiętają, nagrałem dwie audycje dotyczące właśnie lądu Mu. Były to audycje, w których opowiadałem o Wyspie Wielkanocnej oraz tajemniczych ruinach Nan Madol. Natomiast dzisiaj przekonacie się Państwo w zasadzie, co jeszcze ciekawego można zobaczyć, zbadać na pozostałych wysepkach Pacyfiku. Jest to temat bardzo ciekawy, mało znany, w zasadzie nie nagłaśniany przez oficjalne nurty, powiedzmy, naukowe, przez archeologów, przez historyków, więc tym bardziej jest to temat niezbadany i okazuje się, tak jak ja się przekonałem o tym, że poszczególne wysepki Pacyfiku łączy jedna wspólna cecha, mianowicie taka, że występują na nich budowle lub inne struktury, które z wielu względów nie mogły zostać wzniesione przez prymitywnych tubylców, ponieważ znajdują się na nich zabudowania, te takie jak na przykład piramidy, całe sieci dróg, budowle megalityczne, posągi, co wskazuje jednoznacznie, że w nieznanym bliżej okresie na Pacyfiku istniała jakaś kultura techniczna, zaawansowana, zamieszkująca nieistniejący dzisiaj ląd. Według legend był to ląd Mu. I w pierwszej kolejności, słuchajcie, wybieramy się w podróż na malutką wysepkę Oleai, gdzie, co ciekawe, zachowało się pismo. I sam fenomen tego odkrycia polega na tym, że sama wyspa, jak już wspomniałem, była bardzo malutka, i z tego względu wynalazek po prostu pisma na tak małym obszarze był ze względów logicznych po prostu niepotrzebny. Znacznie praktyczniejszym sposobem przekazu informacji byłby przekaz ustny, i nawet jeżeli wiadomość miała być przekazana z jednego końca wyspy na drugi koniec wyspy, to pismo nadal jest czymś po prostu niepotrzebnym na tak małym skrawku ziemi. Podkreślmy, że w grę wchodzili przecież prymitywni ludzie, tubylcy, którzy tą wysepkę zamieszkiwali, a nie cywilizowane społeczeństwo. Tak więc ten przekaz na pewno nie byłby jakiś skomplikowany i po prostu wynalazek pisma był raczej niepotrzebną rzeczą, i z tego względu można wywnioskować, że po prostu, jak nawet zauważył archeolog Louis Spencer, kiedyś to pismo musiało być używane na dużym obszarze i na pewno nie jest wytworem współczesnym, ale liczy wiele wieków. Dokładnie taką samą sytuację mamy, jeżeli chodzi o Wyspę Wielkanocną, o której już na audycję nagrałem, dlatego że liczba jej mieszkańców również nie była duża. Powierzchnia wyspy to jest 103 km kwadratowe, więc to też nie jest jakaś nie wiadomo jak duża powierzchnia, i po prostu forma przekazu informacji w formie pisanej jest dosyć tutaj mało potrzebna, zbyteczna, a jednak pismo powstało. Uczeni, badając pismo z Oleai, odkryli również system liczbowy, który zasięg rozciągał się nawet do 60 milionów, więc sami sobie zadajmy pytanie i odpowiedzmy, czy tubylcy zamieszkujący bardzo niewielkich rozmiarów wyspę byli w ogóle, potrzebowali aż tak rozbudowanego
systemu liczbowego. Myślę, że tutaj odpowiedź jest jasna i według mnie jest to ewidentny dowód, że dzisiejsze wyspy wchodziły w skład ogromnego lądu zarządzanego przez znacznie bardziej rozwiniętych pod każdym względem po prostu mieszkańców. Kolejną dziwną wyspą jest wyspa Tonga, licząca, uwaga, 28 km długości, gdzie możemy zobaczyć koralowy pomnik Haamonga, przedstawiający łuk lub też bramę liczącą 5 metrów wysokości i 6 metrów długości. Ta struktura waży około 40 ton. Możemy zobaczyć ją na zdjęciu w audycji. Haamonga zbudowany jest z dwóch wielkich pionowych podpór złączonych poziomo ułożonym kamieniem o wadze prawie 9 ton. Jeszcze większą niespodzianką jest fakt, że na wyspie nie występuje koral, a najbliżej położony kamieniołom oddalony jest o ponad, uwaga, 300 km, więc kolejna zagadkowa sprawa, bo w jaki sposób prymitywni ludzie mogli przetransportować przez setki kilometrów materiał budulcowy, by wznieść bramę, czy łuk, czy pomnik, to ciężko się określić. Według legendy obecny na wyspie Tyrliton stworzony został przez Maui, czyli tamtejszych półbogów, ponieważ, jak podaje autor historii, żaden śmiertelnik nie byłby w stanie poradzić sobie z tak ogromnymi kamieniami. No i to jest również podpowiedź, co mieszkańcy Tongi myślą na temat właśnie tej struktury. Sami po prostu przyznają, że tubylcy po prostu tego megalitu nie mogli wznieść. Podobno bogowie transportowali kamienie wielkim kajakiem. To jest legenda. Moim zdaniem ten wielki kajak to po prostu mógł być statek, być może jakiś kosmiczny, być może inny rodzaj technologii, którym przewożono koral. I co ciekawe, bogowie Maui znani są na innych wyspach Pacyfiku, na Hawajach, na Tahiti i Nowej Zelandii, więc to jest wspólne dla różnych kultur pacyficznych. Możliwe, że łuk Haamonga odgrywał rolę zegara słonecznego, dzisiaj trudno to stwierdzić, natomiast należy podkreślić, że jest on bardzo podobny do bramy Słońca z Tiahuanaco z Boliwii. Na wyspie wzniesiono także piramidy, tak zwane langi, które nie posiadają wierzchołka i przypominają piramidy schodkowe. Budowle postawiono na kamiennej platformie i jeden blok tej takiej imponującej platformy Tauhala waży 20 ton i mierzy prawie 7,5 metra. I co ciekawe, został on, taki jeden kamień, blok skalny, został umieszczony z wielką precyzją w murze liczącym 222 metry długości. A więc tutaj jasno widać, że oprócz prymitywnych ludzi, wcześniejszym okresie wyspę musiała zamieszkiwać zupełnie inna ludność, o zupełnie innym sposobie myślenia, o zupełnie innych umiejętnościach i też zasobach technicznych, wiedzy technicznej. Te budowle wykonane były bez zaprawy murarskiej, dzięki czemu kamienie, z których zbudowano piramidę, mogły wytrzymywać wstrząsy sejsmiczne. Po prostu podczas trzęsienia ziemi kamienie uginały się, ale nie rozdzielały. Wyspa Tonga jest jednym z najlepszych dowodów na to, że w zamierzchłej przeszłości na Pacyfiku istniała jakaś zaawansowana kultura, która po prostu zniknęła bez śladu, pozostawiając po sobie tak naprawdę resztki swojej działalności, jakieś szczątki, powiedzmy, legend, które pozostały, które się zachowały. I co
Bardzo ciekawe są najnowsze badania dotyczące właśnie tej wyspy, ponieważ wskazują one, że Tonga była niegdyś żeglarskim imperium. Studium przeprowadzone przez archeologów z Narodowego Uniwersytetu Australijskiego w Canberrze opublikowano w 2014 roku w dzienniku Proceedings of the National Academy of Sciences i obejmowało przebadanie prawie 200 kamiennych narzędzi wydobytych z grobowców starożytnych władców Tonga, a także 300 kamiennych artefaktów i próbek skał z innych wysp Pacyfiku, np. Samoa. I wyniki wykazały, że aż 2/3 z kamiennych narzędzi z Tonga były importowane z odległych wysp. Z Samoa, z Fidżi, a nawet z Tahiti, która była oddalona od Tonga o 2,5 tysiąca kilometrów. Tak więc znaleziska sugerują, że tongańscy władcy mieli szerokie kontakty z mieszkańcami innych wysp, a Tonga mogła być w centrum imperium żeglarskiego, do którego dobra płynęły jako hołd z odległych ziem. Wyniki wyjaśniają również, dlaczego megalityczne struktury zaczęły pojawiać się na Pacyfiku w mniej więcej tym samym okresie czasu. Według oficjalnych źródeł Tonga zasiedlona została około 3,5 tysiąca lat temu przez lud o nazwie Lapita. I zdaniem takiego archeologa Alena pochodzenia ludu Lapita należy poszukiwać w archipelagu Bismarcka, który został skolonizowany nawet 35 tysięcy lat przed naszą erą. I była to prehistoryczna kultura starsza od polinezyjskiej, która zasiedliła wyspy od Hawajów po Wyspę Wielkanocną, wykazując się godnymi podziwu umiejętnościami nawigacyjnymi i żeglarskimi. Co ciekawe, starożytną stolicą Tonga była Mua, czyżby na cześć zatopionego lądu Mu. No tu jest zagadka, ale też być może faktycznie to nie jest przypadek, ta nazwa nie jest przypadkiem. I bardzo zastanawiającym faktem jest to, że lud Lapita posługiwał się obsydianem oraz wytwarzał ceramikę. Według mnie, nie trzeba się ze mną zgadzać, ale moim zdaniem artefakty obecne na wyspie są znacznie starsze niż po prostu zakłada ta akademicka nauka i powołując się chociażby na badania Alena, na Pacyfiku we wczesnej prehistorii mogła kwitnąć z bardzo dużym prawdopodobieństwem wyrafinowana kultura techniczna, żeglarska, która po prostu żyła i rozwijała się w bardzo zamierzchłych czasach dla nas. Oprócz Tonga, na przykład wyspy Gilberta, Spalau i Marshalla to również miejsce występowania kamiennych piramid, a więc no, widać po prostu to, że na wielu malutkich wyspach, gdzie tak naprawdę ludność nie potrzebowała budować żadnych struktur zaawansowanych, kamiennych, występują szczątki jakiejś cywilizacji, o której nauka w zasadzie nie wie. Na przykład na wyspie Lele znaleziono wysokie i grube mury oraz budynki w kształcie równoległych boków o wymiarach 30x60 metrów. To zupełnie nie pasuje do wiedzy i umiejętności technicznych tamtejszej ludności. Na przykład Samoa to miejsce odkrycia ogromnych struktur zbudowanych z kamienia, gdzie jedna z takich struktur umiejscowiona jest na 450-metrowym wzniesieniu. Budowla składa się z platformy wzniesionej z wielkich bloków wulkanicznego kamienia, ma 45 metrów poprzekątnej i 6 metrów wysokości, więc sami zastanówmy się logicznie, czy prymitywna ludność mogła wznosić takie budowle, czy w ogóle po co takie rzeczy wznosić. No, mamy tu więc bardzo wyraźny kontrast pomiędzy mieszkańcami, tubylcami, którzy zamieszkują to miejsce, a odkrywanymi strukturami sztucznymi. I w przypadku Samoa to przekazy mówią, że te wszystkie budowle wznieśli olbrzymi Hiti. Na tej samej wyspie tubylcy zachowali również opowieść na temat lądu
który istniał w dawnych czasach i tworzony był między innymi przez wyspy Borneo, Fidżi i właśnie Tonga, o której mówiłem. Na Fidżi na przykład znaleźć można megalityczne budowle oraz kawałki polinezyjskiej ceramiki. Tak więc znowu mamy tutaj przykład tego, że podania opowiadają o olbrzymach, opowiadają o nieznanej zupełnie nam rasie, która skolonizowała Pacyfik w okresie prehistorii. Natomiast prawdopodobnie kataklizm sprzed około 13 tysięcy lat zatrzymał rozwój tej kultury, która zniknęła, zatonęła w głębinach morskich. W archipelagu Fidżi na wyspie Rotumach pewien odkrywca o nazwisku Wood przeprowadzał własne badania, by następnie opublikować cały artykuł w czasopiśmie Royal Anthropological Institute Journal. I mężczyzna opisał grobowce z kamienia o tak ogromnej masie, że tubylcy bez wykorzystania środków technicznych nie byliby w stanie przemieszać poszczególnych bloków skalnych, z których złożone są te konstrukcje. I bardzo znamienną rzeczą jest to, że sami tubylcy zamieszkujący wyspę nic nie wiedzieli na temat tajemniczych budowli, więc to też jest według mnie bardzo wyraźnym podkreśleniem tego, że te struktury nie tylko z Rotumach, ale w ogóle z innych wysp Pacyfiku po prostu nie mogły być wzniesione przez tubylców po prostu z tego względu, że oni sami o nich nic nie wiedzieli. Warto nadmienić, że na wyspach Pacyfiku porośniętych dżunglą wiele z ruin budowli pokrywa bujnie rosnąca roślinność, tak więc jedyną możliwością na dokonania odkrycia archeologicznego jest po prostu albo przypadek, albo na przykład poszukiwania prowadzone w oparciu o legendy i inne przekazy ludów, które albo wciąż zamieszkują te wyspy, albo kiedyś je zamieszkiwały i pozostawiły po sobie jakieś podania po prostu w formie pisemnej. Co ciekawe, na Fidżi, o której już mówiłem, w łańcuchu górskim Korojanitu w 2013 roku grupa archeologów odnalazła dwie stare wioski, które znane były tylko z ustnych tradycji. Datowane są na 200-500 lat. Odnaleziono m.in. domy mieszkalne, kawałki ceramiki. I co ciekawe, badania przeprowadzono na żądanie samych mieszkańców Fidżi, których ciekawiło, znaczy ich lokalna tradycja powtarzana z pokolenia na pokolenie ma żywiste uzasadnienie. No i faktycznie tak jest, tak więc nie ma powodów tutaj absolutnie żadnych, żeby lekceważyć w jakiś sposób te podania, czy to ustne, czy pisemne. Jest to bardzo ważna rzecz, której naukowcy niekoniecznie się przychylają. Kolejną bardzo ciekawą wyspą jest Fuamulaku, gdzie istnieją ruiny odkryte przez Norwega Thora Heyerdahla, przypominające struktury z wyspy Wielkanocnej i Tiahuanaco. Z kolei wyspa Upolu w archipelagu Samoa to miejsce występowania licznie rozsianych piramid schodkowych w kształcie ściętego ostosłupa o szerokości dochodzącej nawet do 19 metrów i długości 60 metrów. Co ciekawe, od budowli prowadzą ślady bitych dróg i w niedalekim sąsiedztwie tej wyspy Upolu znajduje się wyspa Malden, która również zalicza się do miejsca występowania piramid wykonanych ze skały koralowej, a także dróg z bloków bazaltowych ciągnących się do morza i przebiegających po dnie Pacyfiku. I jest to również dowód na to, że faktycznie ląd i kultura, która istniała, według mnie tutaj nie ma żadnych wątpliwości, w prehistorii po prostu zniknęła, zatonęła, i żeby tak naprawdę
dobrze przebadać to, co jest, co znajdowało się kiedyś na mur, no, trzeba byłoby przeprowadzić badania podwodne i wtedy stwierdzić, jak to jest z tymi zatopionymi strukturami, no bo faktycznie, jeżeli mam do czynienia tutaj z drogami, które wiodą na dno Pacyfiku, no to jest to bardzo zastanawiające, wymagające dalszych badań, a informacje, które teraz przedstawiłem, pochodzą nie z jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego źródła, ale od byłego rektora Uniwersytetu w Nowej Zelandii, Johna Macmillana Browna. I bardzo ciekawą rzecz odkrył również szwajcarski badacz starożytności Erich von Däniken. Ja wiem o tym, że być może postać Dänikena jest dzisiaj, no może trochę lekceważona, powiedzmy, przereklamowana. Natomiast nie ulega wątpliwości, że on w wielu kwestiach się pomylił, ale też wielu miał rację, odkrył ciekawe rzeczy, które wpływają na obraz starożytności. I jeżeli chodzi o tą archeologię Pacyfiku, to on dokonał odkrycia grobowca o długości nieco ponad 5 metrów pośród głazów, które stanowiły według niego rodzaj drogowskazu wskazującego pozostałe archipelagi Polinezji, i dwa bloki skalne wykonane były z bazaltu, które nie występuje na wyspie naturalnie. Tak więc no, znowu mamy tutaj dosyć zagadkową historię. Jeżeli chodzi o te drogi Pacyfiku, to na przykład na Rarotonga istnieje dosłownie obwodnica biegnąca wokół centralnej części wyspy. Nazywa się Arametua. Liczy sobie 1000 lat, co czyni ją najstarszą drogą odkrytą w Polinezji i do złudzenia przypomina drogi Inków w Andach. Oczywiście to datowanie drogi jest moim zdaniem no niepewne. Moim zdaniem może liczyć znacznie więcej niż te 1000 lat. Szczątki po mu znajdujemy także na wyspie Sosnowej, na wyspie Kunie, liczącej 93 km2, czyli jest to wyspa jeszcze mniejsza od wyspy Wielkanocnej, leżącej w Polinezji Francuskiej. I anomalią tego skrawka ziemi są niewystępujące nigdzie indziej w oceanie drzewa Araucari kuki, wysokie na 30-45 metrów. No i pytania w zasadzie, na które nikt nie udzielił odpowiedzi, to są no następujące. Dlaczego na przykład wyspa jest jedynym miejscem występowania tych roślin? Kto te rośliny posadził? Tego nie wiadomo. Ale musiało się to odbyć w jakiejś odległej prehistorii. Bardzo istotną rzeczą jest to, że te drzewa rosną na szczytach pagórków, we wnętrzu których archeolog Luca Chevalier odkrył cementowy cylinder o wymiarach 60 cm szerokości i nieco ponad 2 metry długości. Artefakt wykonany był z jednolitej, solidnej zaprawy murarskiej zawierającej muszle. Co ciekawe, we wnętrzu pozostałych 400 pagórków znajdowały się identyczne przedmioty. Ekspertyza naukowa wykazała, że obiekty te zostały stworzone sztucznie, a cement wykorzystywany był przy wyrobie cylindrów datowany został na jakieś 13 tysięcy lat. No więc no to jest w ogóle przełomowe odkrycie, dlatego że powszechnie uważa się, że cement użyto po raz pierwszy w czasach starożytnego Rzymu i nawet archeolog niezależny David Childress po zbadaniu tej wyspy stwierdził, że liczba cylindrów wynosi ponad 10 tysięcy. No i to już jest wcale rzecz niebanalna.
Dlatego, że jeżeli faktycznie no, tyle cylindrów znajduje się na małej wysepce, no to jest niemożliwością, żeby po prostu jej mieszkańcy byli odpowiedzialni za wykonanie aż tylu przedmiotów, o których teraz mówię. Po prostu było ich za mało do tego. Przeznaczenie tych cylindrów jest wciąż nieznane. Nie wiadomo, dlaczego te cylindry były stosowane. Na pewno nie były one stosowane w celach rytualnych, ponieważ nie są one pokryte ani żadnymi malowidłami, ani symbolami religijnymi, tak więc no, ta teoria odpada, ale wciąż pozostaje tajemnicą, czemu dawni mieszkańcy Kunie stworzyli właśnie takie cylindry. Z kolei na Wyspach Mariańskich leżących w Mikronezji odkryto kamienie Late, co w tłumaczeniu oznacza dom starszych ludzi. Kamienie mają kształt grzyba i można je znaleźć również na wyspach Guam, Tinian i Saipan. Zostały one wyciosane z koralu i są podobne do posągów Moa i z Rapa Nui z Wyspy Wielkanocnej. Składają się one z torsu, posiadają charakterystyczną czapkę, czyli tak zwany, no, jakby to powiedzieć, kamień ustawiony na czubku głowy. I ustawione są podobnie do olbrzymów z Wyspy Wielkanocnej, na samym brzegu. Być może zbudował te posągi ten sam lud pochodzący właśnie z zatopionej wyspy Mu. I posągi są jakby wyrazem upamiętnienia mieszkańców Mu, którzy po prostu zostali zatopieni w Pacyfiku. Na przykład bardzo ciekawa rzecz jest, jeżeli chodzi o wyspę Babel Daob, znajdującą się w archipelagu wysp Palao, która również stanowiła pozostałość po legendarnym lądzie Mu. Uwaga, 5% z 246 km kwadratowych powierzchni wyspy zamieniono w tarasy z polami uprawnymi, co wydaje się zupełnie niewykonalne dla prymitywnej społeczności zgromadzonej na niewielkim w sumie terenie. No, logicznym pytaniem jest, po co w ogóle tak małej grupie ludzi tak potężny obszar przeznaczony pod uprawę. No to jest zupełnie niezrozumiałe, zupełnie to inaczej wygląda, jeżeli założymy, że właśnie w prehistorii istniał dużych, znacznie większych rozmiarów ląd. No i oczywiście mieszkańcy tego lądu musieli przecież coś jeść, więc stworzenie większych rozmiarów pól uprawnych było również wskazane i zrozumiałe. Obliczono, że pola uprawne na wyspie mogły wyżywić setki tysięcy istot ludzkich, więc to też jest bardzo taki wymowny argument popierający po prostu teorię istnienia dużych rozmiarów wyspy na Pacyfiku, gdzieś tam w prehistorii. Udowodniono także, że tarasy powstały za sprawą stopniowo realizowanego projektu, który przebiegał w stosunkowo krótkim czasie. To przedsięwzięcie z Babel Daob jest no, bardzo tutaj ciekawym przykładem. Natomiast jakby nie patrzeć, to on nijak się ma do tego, co odnaleziono w Banaue na Filipinach, gdzie tarasy schodkowe, które stanowiły pola uprawne, miały powierzchnię przekraczającą 10 tysięcy km kwadratowe, więc no to już jest w ogóle jakaś nieprawdopodobna sytuacja, niewiarygodny wyczyn. Oczywiście pod którym nie mogą podpisać się tubylcy zamieszkujący tą wyspę. I bardzo możliwe, że te tarasy uprawne i z Babel Daob i Banaue
zbudowane zostało w celu wyżywienia mieszkańców Mu, liczącej według podań 64 miliony obywateli. To jest bardzo dużo. Na przykład na Babel Daob ponadto znaleziono 38 posągów, które przypominają Moai z Wyspy Wielkanocnej. Te posągi osiągają 3 metry wysokości. Ponadto oczom badaczy ukazały się kolumny, ceramika, różnego rodzaju rzeźby kamienne, stanowiące pozostałość po dawnym lądzie, jak się domyślam. Na tym nie koniec, dlatego że na Nowej Gwinei natknięto się z kolei na prawie 2,5-metrowy obelisk zwrócony w stronę wschodu słońca, otoczony kręgiem głazów. I plemiona żyjące w tym miejscu identyfikują konstrukcję z olbrzymami, czyli istotami, które wiele podań starożytnych określa jako stwórcami cywilizacji. Już to jest kolejny dowód, jak możemy się przekonać, że również mieszkańcy Wysp Wielkanocnych uważali, że w dawnych czasach na Ziemi istniała jakaś rasa wyróżniająca się wzrostem, która po prostu stworzyła cywilizację na Pacyfiku. Z kolei na maleńkiej Tahiti i Nowej Zelandii. Tahiti liczy zaledwie 1040 km2. Odkryto kamienną budowlę, największą w całej Polinezji, wyobraźmy sobie. Jej długość osiąga niemal 90 metrów. Podstawa liczy 32 metry, natomiast wysokość to jest 16, prawie 17 metrów. Ta budowla została wykuta z bazaltu. Stopnie tej budowli wykonano z koralu z kolei, więc po raz kolejny mam do czynienia ze strukturą, której po prostu tubylcy nie mieli prawa wznieść, no bo bazalt to jest struktura bardzo, to jest skała wulkaniczna, bardzo trudna w obróbce, w zasadzie prymitywne ludy prehistoryczne, starożytne nie miały technologii, która umożliwiałaby obróbkę bazaltu czy innych skał granitu, na przykład już w ogóle. Nowa Zelandia to również lokalizacja niecodziennego przedmiotu przypominającego kulę bilardową, który wykonany został z drobnoziarnistego czarnego kamienia. Jego wymiary wynoszą 3x4x5 cm. Rzeczą w ogóle szokującą jest to, że na tej kuli wykryto 1-milimetrowe nacięcia oraz romboidalny otwór głęboki na prawie 3 metry, na 2,9 metra. Odkrycie dokonano na głębokości około 2,5 metra pod powierzchnią Ziemi. I co jeszcze dziwniejsze, to jest to, że obiekt nie zawierał jakichkolwiek śladów obróbki mechanicznej, więc tu mam już w ogóle szokujące dowody na to, że jednak w prehistorii musiała istnieć jakaś cywilizacja zaawansowana technicznie, która tak naprawdę w nieznany nam dzisiaj sposób i budowała jakieś skomplikowane struktury, od piramid po jakieś struktury megalityczne, prawda, po aż tego typu obiekty. Szokujące jest to, że ta kula jest wykonana z ogromną precyzją, no bo żeby wykonać 1-milimetrowe nacięcie czy otwór romboi w kształcie rombu umieszczony na tak małym obiekcie, to jest rzecz naprawdę godna podziwu. Dodatkowo nie zawiera żadnych śladów pracy nad tym wszystkim, więc to jest szokujące. Mała wysepka Raivavae, należąca do archipelagu Tubuai w Polinezji francuskiej, również zadziwia, ponieważ odkryto na niej monumentalny posąg oraz kamienne mury. I te znaleziska są o tyle niezwykłe, że musieli je wznieść
prości mieszkańcy tego skrawka ziemi, co z logicznego punktu widzenia jest po prostu niemożliwe. No i po drugie w ogóle niepraktyczne. Od tego powinniśmy zacząć, więc po raz kolejny możemy stwierdzić, że odkrycia są pozostałością po zatopionym lądzie mu. Jak widzimy, tego jest wszystkiego bardzo dużo. Ja opowiedziałem o tych najbardziej takich zastanawiających, najbardziej szokujących odkryciach na wyspach Pacyfiku. Kto wie, czy w niedalekiej przyszłości jakieś badania będą prowadzone w tej materii, ale raczej się na to nie zanosi. Natomiast mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja dała Wam taki pogląd na to, co się tak naprawdę na Pacyfiku działo. To tak to można byłoby określić, dlatego że no, tak jak już wspomniałem, ani historycy, ani archeologowie po prostu nie wspominają o tym, co dzisiaj mówiłem, a te znaleziska, na temat których opowiadałem, po prostu no, znacznie zmieniają pogląd na temat starożytności, może nawet nie starożytności, ale prehistorii wysp Pacyfiku. Także mam nadzieję, że ta audycja sporo wzniosła Waszą wiedzę. To już wszystko na dzisiaj. Kolejne nagranie będzie również dotyczyć zatopionego lądu Mu, na temat którego zamierzam nagrać jeszcze około 2 audycji. Jedna z nich będzie na pewno poświęcona monumentowi Yonaguni, natomiast druga dotyczyć będzie bardzo tajemniczego, ciekawego białego ludu, który skolonizował i Pacyfik, i poszczególne obszary Ameryki Południowej, który był nosicielem cywilizacji w ogóle na tych terenach. Nie jestem pewny jeszcze co do układu kolejności, w jakiej będą te przyszłe audycje nagrywane, ale no, takie są wstępne plany. Zobaczymy, w jakim czasie to wszystko uda się po prostu nagrać. Tak więc dzisiaj bardzo dziękuję już za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.